zapraszam Was serdecznie na program ze stylówkami dla nauczycieli na nowy rok szkolny. No i kochani, ten program ma tytuł Nauczyciel nie musi być nudny. W zasadzie powinien mieć tytuł Nauczycielka nie musi być nudna, bo nie będzie to stylówek dla mężczyzn. To, co my sobie wyobrażamy jako stylówkę nauczycielską, co dziś mam na przykład na sobie, to jest taki stereotyp. On już coraz bardziej odchodzi do lamusa, no ale niestety jest jeszcze trochę tego. Moi drodzy, na początku proszę Was o polubienia i o zasubskrybowanie mojego kanału. Nie będziecie żałować. Będzie na pewno dużo programów i bardzo zróżnicowanych. I oczywiście wszystkie moje programy się kręcą wokół tematyki second hand, vintage i ogólnie stylu. Oczywiście dobrego stylu. Także przechodząc już do stylu, chciałabym ten program zadedykować też telewizji publicznej. Nawiązuję tutaj do lekcji internetowych, które się pojawiły w czasie epidemii COVID-19. No i niestety, włączywszy te lekcje, trochę się przeraziłam. Powiem Wam, że nie wiem, co przyświecało twórcom tego programu. Absolutnie nic nie mam do nauczycieli, którzy tam występowali. Czy merytorycznie, wiadomo, jest program i zrealizowali go najlepiej, jak potrafili. Także ja tu w ogóle nie mam nic do kompetencji. Natomiast kompetencje tych, którzy nagrywają te programy, są moim zdaniem dość słabe. No bo już pokazując coś takiego, wypadałoby jakieś zrobić stylizację dla tych nauczycieli, urozmaicić trochę ich wygląd, bo no nie wiem, czy stroje tam pokazane były prywatne, natomiast no niestety dwa razy tylko to oglądałam i za każdym razem przeraziło mnie wizerunek nauczycielki, nauczycielek występujących w tych programach, mnie totalnie przeraził i pomyślałam sobie, no jeżeli to oglądają jakieś dzieci, to już na pewno są na całe życie zniechęcone do bycia nauczycielem, bo nic bardziej nudnego chyba jeszcze nie widziałam, jak chodzi o stylizacje nauczycielskie. Beżowe spódniczki za kolano, nudna kolorystyka, zero dodatków, po prostu no tragedia, tragedia. Jak chodzi o styl, to tragedia, także myślę, że tutaj nie do osób występujących w tym programie, tylko do osób organizujących te programy, no po prostu masakra. Nie wiem, jakie są Wasze opinie, ale no, to, co ja mam dzisiaj na sobie, to jest stylówka taka właśnie typowo nauczycielska, nawet biurowa trochę. Spódnica ołówkowa w kolorze szarym, kamizelka, bluzka. No i jest to, można powiedzieć, taki stereotyp ubrania, czy biurowego, czy właśnie takiej nauczycielki. Jeszcze w stylówce, która się Wam pokaże, mam do tego szare buty, czarną torbę i kok, co w ogóle już się kojarzy, nie wiem, mnie się to kojarzy z panią Frau, na przykład z Władców Much, nie wiem jak Wam, ale piszcie koniecznie, czy też macie takie skojarzenia. Ale i tak jest to tak z 10 razy bardziej stylowe, jakościowe i, no, i lepiej dobrane niż tamte niestety ubrania. No przykro to mówić, ale no jest pokutuje jakiś taki nudny wizerunek nauczycielki, nauczyciela, nauczycielki. No i wiele osób, które znam, się ubierają świetnie i w ogóle mają fajny styl. I dzisiaj chcę Wam pokazać też specjalnego gościa, moją przyjaciółkę, która jest polonistką. Zaprosiłam ją do udziału w tym programie, żebyście zobaczyli kogoś oprócz mnie, jakiegoś nauczyciela oprócz mnie. No bo ja nie jestem typowym nauczycielem, no a moja przyjaciółka jest stylowa i też właśnie często kupuje w second handach i nawet działa w takiej grupie szmaciarze, którą być może znacie, jeśli interesujecie się tą tematyką. Drodzy, postanowiłyśmy razem udowodnić Wam, że nauczycielka nie musi być nudna, że właśnie stylówki nauczycielskie mogą być owszem skromne, owszem jakieś takie nawet zachowawcze w pewnym sensie, ale mogą też być bardzo stylowe, piękne i ciekawe. I nie musi to wcale być właśnie szara bura, beżowa garsonka czy spódniczka za kolano i po prostu wizerunek bezbarwny i nieciekawy. Bo wiecie co, kochani, najważniejsza jest treść merytoryczna, oczywiście, najważniejsze jest to, czego uczymy, jak uczymy, co te dzieci wyniosą z lekcji, ale powiem Wam, że budujemy też autorytet i wychowujemy. I ta druga rola wychowawcza jest chyba jeszcze ważniejsza, bo najbardziej dzieci zapamiętują właśnie to, czy ktoś był dla nich autorytetem, co przekazał, co jakby takie wartości ponadczasowe też, ale również i wizerunek, i również i to, jak korzystamy z tego życia. Więc jeżeli mamy mieć tą rolę wychowawczą, no to miejmy ją, to pokazujmy też te dobre przykłady i też w tym kierunku. Oczywiście nie wszyscy muszą być znawcami mody, nie wszyscy są ekspertami, nie wszyscy są w tym super,
ale widać, czy ktoś się chociaż trochę stara, chociaż trochę wyraża też tym pewien szacunek do siebie, do swojego zawodu, bo to właśnie tak nas widzą potem te dzieci, ci rodzice i nie będą myśleli, że ojejku, jaka porażka być nauczycielem, no bo trochę czasami to tak teraz wygląda, że niektórzy ludzie myślą, że bycie nauczycielem to jest jakaś porażka życiowa, że nikt, widocznie nic innego nie może ta osoba robić, bo zebrała się za uczenie, bo jest to przez to, że nie jest to teraz zawód aż tak szanowany niestety, aż tak też finansowo wynagradzany, jak to było kiedyś, na przykład przed wojną, drugą światową, to ten zawód trochę uległ, powiedzmy, degradacji i niestety pokutuje taki pogląd, że jest to nieciekawe, że ludzie są to bezbarwni i no niestety. Ale wiecie co, ja pamiętam ze swoich czasów szkolnych, szczególnie z liceum, właśnie tych nauczycieli, którzy byli tacy barwni, ale też oczywiście ja zwracałam uwagę na styl, na ubiór, bo zawsze się tym interesowałam. Przepraszam, ale strasznie dużo tu jest komarów. Mnie wszystko pogryzło. No i pamiętam po prostu takich nauczycieli i chyba miałam też trochę, wydaje mi się, że większy szacunek do tych osób, które gdzieś tam potrafiły też coś takiego pokazać innego, jakieś ciekawe dodatki, jakoś się stylizowały. To było coś takiego wzbudzającego, jakiś dodatkowy taki respekt, ciekawość i na pewno też to pomagało w odbiorze tego nauczyciela i jego lekcji. Także jest to ważne na pewno, a szczególnie dla mnie. Wiecie, ja jestem nauczycielką w szkole publicznej od niewielu lat w sumie, biorąc pod uwagę mój wiek oczywiście, bo wcześniej robiłam przeróżne rzeczy, między innymi pracowałam jako lektor języka angielskiego w różnych firmach, no i oczywiście tam obowiązywał też trochę inny dress code, jestem też aktorką i wokalistką, więc trochę się dzieje innych rzeczy w moim życiu, no i nie jestem typową taką z ubioru nauczycielką. Powiem Wam, że nawet na początku mojej kariery nauczycielskiej w państwowej szkole trochę nie wiedziałam, jak się wpasować w tą rolę do końca, no ale myślę, że teraz już jestem osadzona, więc jest inaczej i mogę już więcej na ten temat powiedzieć. No i właśnie takie są moje obserwacje, że wprowadzajmy więcej życia w to wszystko, bo czasami po prostu jest to takie bezbarwne i nudne, a warto by było zrobić coś ciekawszego, pokazać, że nauczyciel właśnie może być osobą też ciekawą, też i w życiu prywatnym, i w swoim stylu. A kochani, no i jeszcze a propos tej stylówki, którą mam na sobie, to jest to bardzo, bardzo stylowa stylówka, jedwabna bluzka i w tej pierwszej wersji było tak bardzo szaro, bo bluzka tylko trochę wystawała spod żakietu. Żakiet jest z wełną, z Zary. No i mam też, widzicie, w takie paski tenisowe zestaw. Kamizelka i ta spódnica Sportmax, więc świetna firma, z wełny spódnica. Tak naprawdę są to mega, mega takie stylowe ciuszki, tylko że dobór tych ciuchów razem do siebie, wszystko w odcieniach szarości i w takim surowym stylu, z surowymi dodatkami, to powoduje już taką monotonię trochę w tym ubiorze. No a spróbuję tutaj pokazać Wam trochę już podkręconą wersję. Na przykład teraz to, co mam na sobie, też w przebitce możecie zobaczyć, że mam na sobie właśnie już takie buty kolorystycznie do bluzki dobrane, trochę więcej twistu koloru w tym jest, już troszeczkę dodają takiej fantazji, no i po zdjęciu tej marynarki, tego żakietu jest już bardziej tak powiedziałabym na luzie, może nie na luzie, ale więcej tu jest koloru, więcej się tu dzieje, czegoś ciekawego, jakieś bransoletki można dobrać, na przykład kolorową torbę i już ten wizerunek, mimo że klasyczny, staje się ciekawszy, bardziej barwny i bardziej taki mimo wszystko chyba wyluzowany, bardziej pozytywny, tak? Ja to odbieram przynajmniej. Na przykład mogłabym do tego ubrać moją różową pelerynę z wełny vintage, taką przepiękną z długim włosiem, którą zobaczycie na pewno niedługo w stylówkach, no i byłoby już w ogóle kolorowo i zupełnie inaczej niż z tym sztywnym, szarym żakiecikiem. Mimo że ten żakiet naprawdę mi się podoba też. No i przy okazji jeszcze powiem Wam, że w tej stylówce występuję w jednej roli czasem w moim teatrze właśnie jako rzekoma nauczycielka prezentująca pogląd Ministerstwa Edukacji Narodowej. Także zapraszam Was do Teatru Loch Camelot, bo te piosenki niektóre są naprawdę bardzo, bardzo zabawne i też występuję w tych stylówkach, które niedługo Wam już pokażę. No i
spróbujmy. Spróbujmy. Najpierw pokażę Wam, kochani, 5 dni, 5 stylizacji, pierwsze 5 dni szkoły w tym roku, jak się ubierałam. I potem pokażę Wam jeszcze właśnie nagranie mojej przyjaciółki i jej stylówki, też na różne okazje do szkoły. Zapraszam Was już teraz serdecznie na moje przebitki z moich stylówek. I jeszcze tak przy okazji chcę powiedzieć, że ja jestem nauczycielką z przedmiotów artystycznych głównie. No i uczę odrobinkę angielskiego jeszcze, ale głównie jestem teraz, specjalizuję się w przedmiotach artystycznych i w związku z tym też mój styl trochę odzwierciedla ten temat, bo wiecie, też mam taką trochę misję, żeby tym dzieciom pokazać coś na przykład z plastyki, że jak można dobierać kolory i ubrać się inaczej właśnie, tak bardziej artystycznie, bardziej z takim jakimś smakiem, estetyką i jak można różne style prezentować, jak dobierać właśnie te dodatki i kolory, bo właśnie tego się te dzieci przez obserwację uczą, szczególnie właśnie od nauczycieli, którzy się zajmują tego typu przedmiotami. Także, także jest to część mojej pracy, ten ubiór, i zobaczycie tutaj zarówno takie stylówki bardziej nowoczesne, bardziej takie normalne, jak i właśnie takie w niektóre dni stylówki bardziej artystyczne, bardziej zwariowane i bardziej takie plastyczne, powiedziałabym. Także serdecznie Was już zapraszam. Cześć kochani, dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły, jest koło godziny 7, dzisiaj idę na 8, więc niestety. No i pierwszy mój outfit w roku szkolnym jest taki na luzie, trzeba troszkę powoli wejść w te tryby, wiecie, nie tak od razu po hardkorze, tylko właśnie coś na początek takiego jeszcze trochę luźniejszego. No i mam dzisiaj jeansy, takie mom jeansy moje. Już pewnie widzieliście u mnie, jak mnie oglądacie od czasu jakiegoś. No i sneakery szanelkowe. Taki kardigan zapinany na guziczki, jedwabno-bawełniany. Kucyk, o! Biały pasek, no i będę zaraz zakładać żakiet. Jeszcze Wam się pokażę przed wyjściem, jak już będę gotowa z torbą. No już wychodzę, już jest 7:30. No i mam, widzicie, niebieską torbę do tego. I moją oversize'ową marynarkę. Superową. Więc całość jest taka, powiedzmy, nawet pół casualowa, pół elegancka. Kochani, do zobaczenia jutro. Witajcie kochani, dzisiaj jest piątek, drugi dzień szkoły. No i nagrałam wcześniej przed wyjściem tylko krótką przebitkę dla Was. Dzisiaj mam taki outfit artystyczny, jak to przystało na nauczyciela plastyki i muzyki. Na początku zobaczcie na wierzchu, bo tu mam płaszczyk mój aksamitny, jedwabny, dwurzędowy taki. Ma śliczny kolor, taki bardzo, bardzo głęboki niebieski. Torba Ferragamo. I też niebieskie moje te vintage buciki z takimi super ozdobami tutaj. Sukienkę już Wam pokazuję. To jest sukienka, którą też zobaczycie już szczegółowo w programie o przeróbkach. Teraz nie będę się rozwodzić. W każdym razie sukienka mojej roboty. Ona ma z przodu i z tyłu obraz z taką damą. Podejrzewam, że na pewno XIX-wieczny. No i widzicie, tutaj buciki dobrane są do spódnicy tej sukienki. Mam jeszcze broszkę, taką pasującą też z perełkami niebieską. No i taki dzisiaj tego typu outfitik. Kochani, dzisiaj jest poniedziałek, już trzeci dzień szkoły. Dzisiaj idę na 9:40, ale muszę już wychodzić, bo mam bardzo mało czasu. Dzisiejsza stylówka trochę zmieniona, bo miałam zamiar całkiem co innego włożyć. Bluzkę jedwabną związaniem, ale okazało się, że ma plamę. No i tak. Więc dzisiaj skórzana spódniczka i to jest przykład takiej, widzicie, spódniczki krótkiej, nie za krótkiej, ale krótszej, ale takiej grzecznej, bo ona jest plisowana i taka ze skórki, więc teraz w super modnych trendach. Mam koszulę taką bladoróżową, taką jasnoróżową też kamizelkę z guzikami, pasek, no i taki trochę ala retro militarny żakiet aksamitny.
I buty też takie bardziej aksamitne, stylowe. No i taka stylóweczka dzisiaj, torba Lacoste. Biegnę na zajęcia, pa pa! Kochani, dzisiaj wtorek, idę na ósmą, jest wcześnie bardzo, już właśnie wychodzę. No i widzieliście sam kombinezon i teraz idę sobie już w kurtce. To jest ta Massimo Dutti, bardzo fajna. No i pasuje do tych sportowych butów. No i w ogóle jest mi mega wygodnie, bo dzisiaj mam zajęcia też w zerówce z angielskiego. Więc musi być wygodnie, bo tam się dzieją różne dziwne rzeczy. No i torba, wydaje mi się, że spoko też pasuje do tego, komputer tam mam, więc musi być spora. Ciekawa jestem, co myślicie o tej stylówce. Bardzo, bardzo wygodna i moim zdaniem też całkiem wyszła spoko i elegancko. Do zobaczenia, pa! Witajcie we środę, to jest ostatni, czyli piąty dzień tego wyzwania 5 dni, 5 stylizacji do szkoły. No i dzisiaj jestem artystycznie ubrana, bo mam dzisiaj plastykę. Nie tylko plastykę, ale między innymi, więc jak przystało na nauczyciela plastyki, tak troszkę raz na ludowo. Korele też są takie lekko etniczne. Mam body bordowe z bawełny, z elastanem, no i takie chodaczki, które widzieliście w holach. One są takie cieliste, więc praktycznie ich nie widać, ale mają taki artystyczny styl też. No i torebka też taka boho z frędlami. Kocham tą spódnicę, po prostu ona jest mega, to jest 100% bawełna, haftowana ręcznie w Indiach. W ogóle ma zapięcie na... nie ma zapięcia, tylko ma sznurek z tyłu. Także dzisiaj jestem prawdziwą nauczycielką plastyki i... bardzo lubię ten strój, jest mega wygodny. Przy okazji idę jeszcze najpierw przed lekcją do lumpeksu, więc będzie mi wygodnie mierzyć, bo mogę pod to praktycznie wszystko włożyć i no problem. Kochani, do zobaczenia. Żegnam się już z Wami. Pa! No i kochani, jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tych moich stylówkach. Które się Wam najbardziej podobały? Piszcie koniecznie, które z tych stylówek byłyby bardziej dla Was. Tak jak mówiłam, niektóre są bardziej nowoczesne, niektóre takie bardziej artystyczne. Oczywiście to nie wyczerpuje w ogóle jakby puli moich stylówek i ubrań, które mam do szkoły. Jest ich naprawdę dużo i no i w zasadzie codziennie noszę coś innego i staram się, żeby to było z jednej strony nie za bardzo jakieś odkryte, wiecie, nie noszę jakichś obcisłych mini, wielkich dekoltów ogromnych i szczególnie razem. Raczej właśnie wiadomo, no jednak tutaj chodzi o to, żeby skupić się na treściach nauczania i strój jest dodatkiem, ale staram się, żeby jakoś fajnie, tak ciekawie to wyglądało razem, mimo że stroje muszą być raczej skromne i zabudowane w miarę. Kochani, teraz zobaczcie stylówki mojej przyjaciółki i zanim przysłała mi te nagrania, bo w ogóle miałyśmy to robić razem, co zaraz od niej usłyszycie, tutaj wspólnie, ale niestety wtedy, kiedy miałyśmy nagrywać, okazało się, że będzie deszcz, no i ona przysłała mi to nagranie i no i po prostu powiedziała mi, że przesyła mi te wszystkie materiały, ale mogę to udostępnić pod warunkiem, że puszczę Wam to nagranie, no i zgodziłam się oczywiście, no bo już byłyśmy na to umówione, no i później dopiero zobaczyłam, co jest w tym nagraniu, także mam nadzieję, że nie pomyślicie sobie, że jestem jakaś nieskromna czy coś. Po prostu się zobowiązałam, że to puszczę, no i puszczam. No i oczywiście bardzo dziękuję, kochana, za to, co tam miłego mówisz. Kochani, posłuchajcie nagrania i pozdrowień od mojej przyjaciółki. Jestem Bernadetta i jestem bliską znajomą Kingi. To, co nas łączy, to wieloletnia znajomość. I oprócz tego łączy nas jeszcze profil zawodowy, ponieważ obydwie jesteśmy nauczycielkami. Znacie Kingę, wiecie, że jest bardzo twórczą i kreatywną osobą, dlatego postanowiła w związku z wrześniem nagrać program o stylówkach dla nauczycieli i zaprosić mnie do niego. Miały to być stylówki, które sprawiają, że nauczyciele nie wyglądają jak nudziarze.
Niestety pogoda pokrzyżowała nasze plany i nie mogłam jechać do Kingi, aby nagrać te stylówki w jej pięknym, ogrodowo-tarasowym anturażu, ale Kinga i tak nie zrezygnowała, tylko poprosiła mnie o to, abym nagrała dla Was krótką migawkę oraz przesłała jej zdjęcia ze swoimi propozycjami. Zdjęcia pewnie skomentuje ona, ja natomiast chciałam wykorzystać ten moment, aby powiedzieć Wam o niej coś, co niekoniecznie z jej filmików może wynika albo jest oczywiste. Oczywiste jest to, że ubrania ją kochają, a ona kocha ubrania. Lumpeksy to jest chyba drugi jej dom. Natomiast absolutnie niesamowitą sprawą jest to, że ona jest osobą wielkiego serca i ciuchami po prostu obdarowuje swoich bliższych i dalszych znajomych. Tyle, ile ubrań otrzymałam od niej w całym swoim życiu, to pewnie nie byłabym w stanie ich zliczyć. Wszystkie te ciuchy sprawiały, że mogłam w każdym miejscu i w każdym czasie po prostu wyglądać jak gwiazda. Ale absolutnie fenomenalne w niej jest to, że ona potrafi rozpoznać profil modowy danej osoby i szukając czegoś w lumpeksie, niekoniecznie dla tej osoby, wpada jej w ręce ciuch, który ona z tą konkretną osobą kojarzy i potem okazuje się, że to właśnie ubranie sprawia, że ktoś wygląda jak gwiazda z pierwszych stron magazynów modowych. To jest absolutnie dla mnie fenomenalne. Druga rzecz fenomenalna to jest to, że ona doskonale zapamiętuje proporcje ciała, sylwetki danej osoby. Powiem Wam, że ostatnio odkupiłam od Kingi sukienkę, która bardzo mi się spodobała, ponieważ nie chciałam ją naciągać na koszty, a nagrywanie filmików nie tylko jest czasochłonne, ale też mimo wszystko dosyć kosztowne. I ona zgodziła się, ale na spotkanie przyniosła mi jeszcze jedną sukienkę, którą oczywiście dostałam od niej w prezencie, a ta sukienka absolutnie podkreśla walory znowu mojej sylwetki, także znowu będę mogła wyglądać jak gwiazda, bo to jest letnia sukienka, więc będę ją zakładała w letnim sezonie. Kochana, dziękuję Ci za wszystkie te stosy ciuchów, które w całym swoim życiu modowym od Ciebie otrzymałam. Dziękuję, że mogłam wyglądać niejednokrotnie jak gwiazda. Rób to, co robisz, nagrywaj filmy, ponieważ jesteś w tym absolutnie najlepsza. A Was zachęcam do subskrybowania jej kanału, udzielania komentarzy i polubień. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Powiem Wam, że bardzo się wzruszyłam słuchając tego nagrania i bardzo Ci, kochana, dziękuję. Oczywiście dziękuję też wszystkim moim widzom za wszystkie miłe słowa, które od Was też dostaję, bo to jest naprawdę super i jestem mega wdzięczna i w ogóle mam ochotę robić te programy, bo jesteście wspaniali, naprawdę jesteście cudowni. I kochana, Ty też i bardzo Ci dziękuję za Twoje stylówki, które teraz razem wspólnie sobie obejrzymy. Kochani, moja przyjaciółka pokazała Wam naprawdę fajne stylówy. Pierwsze pokażę Wam taki zestaw, taką sukienkę na początek roku. Bardzo fajna sukienka, bardzo taka wesoła. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mnie się bardzo podoba ten zestaw, jest super zestawienie kolorów. Sukienka ma odpowiedni krój, nie jest za krótka, nie jest zbyt rozebrana, jest po prostu taka fajna. Można na nią sobie coś zarzucić, jeśli jest chłodniej. No i ekstra, według mnie naprawdę fajne. Jest kolor, widzicie, jest coś się dzieje we wzorze, więc to nie jest absolutnie nic nudnego. Ale jak najbardziej pasuje na okazję. No i kolejna stylóweczka tutaj Berty, ja mówię do niej Berta, Bernadetta jest całe imię. Taka na luzie, na przykład na jakąś wycieczkę, czy po prostu taki zwykły szkolny dzień. I coś takiego, co też przemawia trochę do młodzieży, koszulka z nadrukiem takim powiedzmy młodzieżowym i w ogóle stylówka w fajnej kolorystyce, mnie się osobiście bardzo podoba, ja też lubię taką kolorystykę, taka właśnie trochę na luzie ze spodniami, no i sami przyznajcie, bardzo fajna nauczycielka. Ja bym się chętnie uczyła polskiego na miejscu tych dzieci, ciekawie, inaczej, trochę młodzieżowo, trochę artystycznie też powiedziałabym, także bardzo fajnie. Podoba mi się bardzo ta stylóweczka. Ostatnia stylówka mojej przyjaciółki, bo umówiłyśmy się na trzy stylówki różne. Jest w takich szkolnych kolorach, bo zobaczcie, ona jest biało-granatowa, więc super takie, nawet powiedziałabym, galowe kolory. Ale w ogóle ta stylówka nie jest ani sztywna, ani taka typowo nauczycielska. Jeansy, granatowe jeansy, super, takie rureczki.
właśnie w takim fajnym stylu, właśnie jak francuski lubią, taki ciemny jeans, niesprany, do tego niebieskie wansy, czy granatowe raczej, trampki, taki sportowy look tutaj, bluzeczka w kropki, bodajże biała w granatowe kropki, żakiecik i do tego mamy szalik w takiej kolorystyce, tyle że w paski. No i według mnie to jest naprawdę świetny styl, bardzo fajny, taki trochę elegancki, trochę sportowy, damski bardzo, powiedziałabym, że taki francuski trochę look. No i mimo tej, powiedzmy, tylko dwa kolory tu występują, więc taka kolorystyka jest zachowawcza, ale jakby cały styl i cały look, całe te wszystkie wzorki dobrane do siebie w ogóle nie są właśnie zachowawcze, są wręcz ciekawe, wygląda to fajnie, wygląda to intrygująco, mi się to podoba. Piszcie, co sądzicie, ale ja uważam, że super stylówka, powiedziałabym. No jeszcze do tego ta torba też w takich kolorach, to jest chyba obak, tak mi się wydaje, biała z takim jeansem, super, super, bardzo, nie wiem, czy ta stylówka nawet najbardziej mi się nie podoba z tych wszystkich, chociaż właściwie wszystkie mi się podobają. Uważam, że super, no i już fajnie mieć taką nauczycielkę, która potrafi dobrać sobie dodatki i stylowo wyglądać. Kochani, mam nadzieję, że Wam się podobał ten program, że podobały się Wam nasze stylówki, moje i Berty. No i jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów, może na grupie, która jest też u mnie Moda Eko Kreatywna na Facebooku, albo na maila możecie mi przysłać swoje stylówki, jeśli jesteście nauczycielami i macie swoje ulubione takie szkolne outfity, to jak najbardziej przysyłajcie, bo jestem bardzo ciekawa. Wstawię oczywiście też posta na grupie na Facebooku na ten temat, także będzie można tam wstawiać swoje zdjęcia. No i kochani, teraz ostatni element dzisiejszego filmiku to losowanie, którego już przebitkę Wam wklejam. Losowanie oczywiście z ostatniego rozdania, z ostatniego programu i wszystkich, oczywiście spisałam wszystkich, którzy napisali komentarz i napisali hasło muszelka wszystkich moich subskrybentów. Sprawdzałam kilka razy, czy wszyscy zostali umieszczeni na kartkach. No i ponieważ nie jest tego aż tak dużo, to jest około 20 osób, to po prostu stwierdziłam, że robię to w naczyniu, w słoiku, wrzucam kartki i nie będę robić jakiegoś losowania specjalnie w komputerze, bo prościej jest to mi tak zrobić. Także oczywiście zobaczycie za chwilę, kto zostanie wylosowany spośród tych osób. Jestem bardzo szczęśliwa, że się zdecydowaliście na udział w tym rozdaniu, dzięki. Bardzo chętnie się właśnie podzielę z tą osobą, która zostanie wylosowana, także trzymam za Was kciuki. No i ta osoba, którą wylosuję, będzie mogła się ze mną skontaktować na moim e-mailu Moda Eko Kreatywna, który jest podany w opisie filmu. Czyli jak już dowiecie się, że wygraliście, to proszę, żeby tą osobę by napisała do mnie na tego maila i podała swoje dane adresowe, a do 2 tygodni postaram się wysłać towar, wysłać tą zawieszkę. Jeszcze czekam na niektóre komponenty do tej biżuterii, więc na pudełka, które mają przyjść, takie na biżuterię specjalne, bo chcę, żeby to było tak pięknie, elegancko zrobione jako prezent dla Was. Także po prostu chwilę to jeszcze potrwa, ale myślę, że to jest maksymalnie do końca miesiąca zostanie to wysłane i mam nadzieję, że Wam spodoba. Także kochani, trzymam kciuki. Witajcie moi drodzy. Tutaj mam losy. Może będzie słychać. Jest policzone przed chwilą, jak widzieliście. No i teraz wyciągnę jeden los tej osoby, która wygrywa zawieszkę. Mieszam. Mam stres, powiem Wam. Ciekawa jestem bardzo, kto jest ta osoba. I uwaga, uwaga. Patrzcie, co tam widać. Ewa K. Wow, gratulacje, no superowo. Z każdego bym Cię cieszyła wylosowanego, ale no super, po prostu los tak chciał, moi drodzy. Ewa wylosowała zawieszkę, także proszę o kontakt na maila Mody Eko Kreatywnej, jest w opisie. Cześć, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście gratulacje osobie, która wygrała i już teraz się z Wami żegnam, czekam na kontakt i do zobaczenia w następnym filmiku, a to będzie świetny, naprawdę superowy haul lumpeksowy z nowej dostawy, z mega modowymi rzeczami, jakby druga część tego tematu trendy 2021-2022. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam Wolka.